Zanim przejdziemy do dzisiejszego bardzo ciekawego filmu, w którym pies mojej dziewczyny wybierze mi aż 3 nowe skiny w Brawl Stars, to sprawdźcie koniecznie, czy aby na pewno subskrybujecie już mój kanał. Jeśli przycisk subskrybuj jest u was czerwony, to koniecznie w niego kliknijcie, zasubskrybujcie mój kanał i zróbcie tak, żeby był szary, bo lecimy po 200 tysięcy subów, a brakuje nam już, słuchajcie, niecałe 5 tysięcy. Teraz oficjalnie siemanko, z tej strony Seatrox i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym to, jak widzicie, mamy gościa specjalnego, którym jest Oti. Oti jest to, moi drodzy, pies Natalii, mojej dziewczyny, i Oti będzie dzisiaj wybierała mi skiny, które będę musiał kupić. Nie zwracajcie uwagi na to, że Oti się odwraca, że nie patrzy w kamerę, bo delikatnie jest jeszcze speszona. Możecie na zachętę dla niej, za to, że jest to jej debiutancki odcinek, zostawić łapkę w górę, wtedy pewnie będzie jej trochę raźniej. Oti, tylko nie zasypiaj teraz. Jedyne, co musicie zrobić, to zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować mój kanał i walnąć obok dzwoneczek, no i na dole napisać byle jaki komentarz. Moi drodzy, jestem już na swoim koncie i czas teraz wybrać skiny do pierwszej rundy. W pierwszej rundzie walczyć ze sobą będą, słuchajcie, skiny za 80 gemów i tak myślę, że na pierwszy ogień moglibyśmy wybrać skina do El Primo, który kosztuje 80 gemów, jest to skin o nazwie El Rey Primo. Ja tego skina jeszcze nie mam, więc fajnie byłoby go do pierwszej rundy wrzucić. Skoro wybraliśmy El Primo, to warto byłoby wybrać dla niego godnego przeciwnika, też jakiegoś silnego faceta. I na myśl przychodzi mi, moi drodzy, Frank. Mamy tutaj oczywiście skina do Franka. Jest to skin o nazwie Jaskiniowiec Frank, który kosztuje 80 gemów, czyli dokładnie tyle samo. Wydaje mi się, że to będzie odpowiedni rywal dla skina El Rey Primo. Zobaczymy, co Oti wybierze. Oba skiny kosztują 80 gemów. Jak już Oti wybierze skina, jak już go kupimy i przetestujemy, zagramy nim jedną rundę, to przejdziemy do kolejnej rundy. W drugiej rundzie będą znowu skiny za 80 gemów. Ale wytrwajcie, słuchajcie, do końca tego filmu, bo pod koniec, w ostatniej, trzeciej rundzie, Oti będzie wybierała jednego spośród dwóch skinów, które kosztują aż 150 gemów. Okej, moi drodzy, telefony są już przygotowane. Zaczynamy, tak jak mówiłem, od skinów za 80 gemów. Na moim telefonie mamy skina do Franka, a dokładnie Jaskiniowiec Frank. A na telefonie Natalii, jak widzicie, mamy skina do El Primo za 80 gemów o nazwie El Rey Primo. Ja w takim razie, słuchajcie, biorę dwa dropsy. Kładę jednego dropsa tutaj pod swoim telefonem, drugiego dropsa pod telefonem Natalii. Mniej więcej w takiej samej odległości, żeby nie było, że do któregoś dropsa Oti będzie miała bliżej. No dawaj, Oti, szybko, uwaga. No i proszę bardzo, podeszła najpierw do skina, którym jest Jaskiniowiec Frank. Tak to, moi drodzy, wygląda. Ja w takim razie tego dropsa zabieram. No i czas kupić, moi drodzy, skina do Jaskiniowca Franka. Proszę bardzo, jak widzicie, mamy skin kupiony. Jaskiniowiec Frank, całkiem ciekawy skin. Może nie mój ulubiony, ale warto go mieć. Tym bardziej, że moim celem jest zebranie wszystkich skinów. I teraz, moi drodzy, czas go przetestować. Okej, jak widzicie, meczek rozpoczęty. Mam nadzieję, że ten skin, który Oti mi wybrała, okaże się szczęśliwy. Trochę słabo mam drużynę. Nie wiem, czy poko na oblężenie to jest dobra postać. Za chwilę się okaże. Ale jak najszybciej chciałbym, słuchajcie, załadować sobie ulta. Ja Frankiem aż tak dobrze nie potrafię grać, także wybaczcie mi, jeśli będę lamił, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wygrać. Okej, moi drodzy, mamy tam Colta prawie pociśniętego. Tutaj Dynamite, wow, rzucił mi ostro bombę w twarz. Dobra, poko mi troszkę uleczy, także no poko wie, co ma robić. Taki plus. I mamy atak, słuchajcie, atakujemy botem oblężniczym trzeciego poziomu. Pewnie zbyt wiele życia im nie zabierzemy, ale jeśli uda się ich spuszować na swoją stronę, to ja wtedy będę mógł, słuchajcie, bardzo fajnie bronić tego wyjścia. Będę robił wszystko, żeby oni ze swojego respa nie wyszli. Mam nadzieję, że mi się to uda. Tutaj wiecie co, ten stawik na środku trochę przeszkadza. Ale to nic, dobra, i prawie udało mi się uciec. Zabraliśmy im 29%, więc no zobaczymy, jak to się potoczy. Ja mam ulta, zaraz tego ulta, słuchajcie, użyjemy na kimś. Pytanie na kim? Na Mortisie. A i Mortis mi niestety spinkolił. Bardzo ładnie tutaj Mortis zrobił unik. Dobra, ja muszę uciekać przed Coltem. Okej, tym razem niestety my się bronimy. Mamy bota u przeciwników na poziomie 6, także może być, słuchajcie, ostro. Mam nadzieję, że uda się jeszcze to wybronić. Ja się troszeczkę cofnę, za chwilę go też zamrozimy, tak żeby nie mógł tam tutaj od razu wejść. Dobra, zobaczymy, czy to się uda. Nikt niestety tam za nim nie szedł, także szkoda, że żaden gracz przy okazji też ode mnie tego ulta nie dostał. Ale nie powinno być. Zobaczymy, ile życia nam zabierze. Ja spróbuję wziąć go też troszkę na siebie. Dobra, żeby nie atakował tylko i wyłącznie sejfu. Pięknie. Mamy, słuchajcie, bota pokonanego, no ale niestety zabrali nam trochę więcej. Dobra, teraz sporo śrubek nasi gracze tutaj nam dostarczyli, także bardzo fajnie się składa. Zobaczymy, czy uda się tego Colta jeszcze dobić i prawie by się udało. Kurczę, gdybym potraktował go ultem. Ale to nic, idziemy, atakujemy z botem oblężniczym poziomu 9. Zobaczymy zaraz, słuchajcie, jak to się potoczy. Widzę, że moi gracze z drużyny niestety tutaj ze mną nie są, a szkoda. Fajnie, gdyby byli. Dobra, ten kurde Mortis strasznie dobrze mnie tutaj ciacha, chociaż udało się jeszcze go pokonać i musimy spinkalać. Dobra, ile 13% im zostało? Bardzo niewiele, słuchajcie, 10% im zostało, także kurde, teraz wszystko zależy od tego, jak zaczną grać nasi przeciwnicy i od tego, czy uda im się zebrać jakieś śrubki. Ja będę robił wszystko, żeby im się nie udało. Rzucamy ulta, ale niestety kurde za blisko.
Okej, okay, mamy tutaj jeszcze parę śrubek, dobra, oni lekko zagubieni, tak mi się przynajmniej wydaje. Colt leży pięknie, także będziemy mieli śrubki tutaj za Colta. Tam Mortis, Dynamike'iem robią co mogą, żeby tylko ugrać te wszystkie. Aj, śrubki! Mortis leży, pięknie, Mortis zabity. Dzięki temu chyba zagraniu uda się, słuchajcie, to wygrać, taką mam przynajmniej nadzieję. Tam Jessica jeszcze niestety leży, ale to nic, oni mają 9, my mamy, kurde, niestety będziemy mieli chyba mniej. Tak mi się wydaje, jak to możliwe, słuchajcie, jak to możliwe, takie dobre zagranie, a oni atakują, no i teraz będzie problem, będzie straszny problem, żeby to obronić. Musielibyśmy ich jakoś dobić, ale raczej już nie zdążymy, szkoda, wygląda na to, że niestety, słuchajcie, kolejna runda zakończy się porażką. Zaraz zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. Ja robię wszystko co w mojej mocy, żeby tylko tego robota zatrzymać. Poco ma ultę, także on będzie mógł mnie uleczyć, pięknie. Poco już mnie uleczył, ale co zrobią, słuchajcie, 39% zostało. No i niestety, ja leżę, Poco leży, czyli mamy game over. Bardzo niewiele zabrakło, 10% im zostało, my mamy 0%, gdyby udało się ich tam dobić, to byłaby wygrana, ale niestety, jak widzicie, porażka. Ale kto wie, być może skin, który Oti wybierze w drugiej rundzie, przyniesie nam więcej szczęścia i zastanawiam się, jakie skiny za 80 gemów tutaj wybrać. Chyba wiem, słuchajcie, wydaje mi się, że Bull ma jeszcze jednego skina za 80 gemów, dokładnie. Mamy to, jak widzicie, Wikinga Bulla za 80 gemów. I to będzie jeden ze skinów w drugiej rundzie. A będzie on walczył, słuchajcie, ze skinem do Jessie, nie ze smoczym rycerzem Jessie, bo ten skin kosztuje aż 150 gemów. Być może w kolejnej rundzie go weźmiemy, bo w kolejnej rundzie będą skiny za 150 gemów. Tylko, moi drodzy, Viking Bull będzie walczył z letnią Jessie, która kosztuje również 80 gemów. Okej, dropsy, jak widzicie, przygotowane. Otisa również już gotowa. Oti, no, uwaga, czekasz na znak. 3, 4, dawaj, bierz szybko dropsa. No, masz dropsa, Oti. No masz, możesz już, hej, no, wybieraj. Kurde, Oti nie wie, czy może. Oti, możesz już. No wybieraj dropsa, uwaga. No i proszę bardzo, znowu dropsik po prawej stronie, czyli wygląda na to, że Oti wybiera letnią Jessie. No i pięknie, moi drodzy, wakacje za oknem, wakacje prawie już, słuchajcie, w kalendarzu, więc idealna pora na kupienie letniej Jessie. W sumie fajnie, że Oti akurat ten skin wybrała. Możemy kupić go za 80 gemów i już szybciutko to robię. Jak widzicie, letnia Jessie już nam się tutaj pojawiła i widzę, że możemy ją od razu ulepszyć na poziom 9. Nie, poziom 8 chyba, tak, na poziom 8, także ulepszyłem Jessie na poziom 8. No i zobaczymy, czy uda się nią wygrać. Okej, skoro w poprzedniej rundzie mieliśmy, słuchajcie, tryb obnażenie, to teraz zagramy sobie zbiórek. No to w ostatniej rundzie zagramy sobie tryb starcie, pewnie starcie solo, także zobaczymy, jak to mi pójdzie. Oni mają, kurczę, Poco, my mamy Mortisa, także w sumie nieźle. Mamy też Piperkę, która z tego co widzę właśnie kogoś zabiła, także całkiem fajnie to wygląda. Zobaczymy, jak to się zakończy. Dobra, letnią Jessie mam dobrego cela. Zobaczymy tylko, na jak długo ten Mortis będzie nam tutaj, słuchajcie, zbierał klejnoczyki, także to będzie, myślę, całkiem przydatne. Dobra, tutaj idzie do nas Leon, który ojojoj, teraz, dobra, dostał troszeczkę ode mnie, ale niestety nie udało się go do końca przycisnąć. Tutaj, oj, wieżyczka w kompletnie złym miejscu. Ale najważniejsze, że prowadzimy. Mamy, słuchajcie, 5 do 2, zaraz będzie 6 do 2, dokładnie. Mamy 6 do 2, tutaj mamy Poco. Niestety mój autoatak, który zawiódł tutaj, dobra. Przeciwnicy, jakby z tego co widzę, lekko się gubią. Nie wiedzą zbytnio, słuchajcie, co mają robić. Dobra, tam gdzieś Rico. Okej, jeszcze troszeczkę mnie obił. Mamy 7 do 0, 10 do 0, także teraz Mortis i Piperka powinni szybko wracać, a ja będę, słuchajcie, za wszelką cenę ich tutaj bronił. Rico na szczęście nie żyje. Nie będę już tutaj, słuchajcie, ojoj. No, chciałem powiedzieć puszował, ale Leon użył, słuchajcie, ulta, był niewidzialny i... Dobra, czy uda się jeszcze to odrobić? Tak, uda się odrobić to moją, to co przed chwilą zrobiłem, czyli to, że zginąłem. Mamy koniec rozgrywki i jak widzicie, letnia Jessie była na skinem zdecydowanie bardziej szczęśliwym, bo udało się tą letnią Jessie wygrać. No i przed nami, moi drodzy, ostatnia, trzecia, najdroższa runda, w której Oti będzie wybierała skina spośród skinów kosztujących 150 gemów. W poprzednim meczu w drużynie przeciwnej był Rico i w sumie stwierdziłem, że Rico ma bardzo fajne skiny. Ma on w szczególności jednego fajnego skina i to nie jest ten skin, który teraz widzicie. Naładowany Rico jest spoko, ale dużo bardziej podoba mi się, słuchajcie, popcornowy Rico. I to ten skin będzie pierwszym skinem, spośród których Oti będzie wybierała w trzeciej rundzie. O, moi drodzy, wiem, kogo możemy wybrać. Wyścigowiec Brock. Jest to, moi drodzy, jeden z najnowszych skinów, który kosztuje również 150 gemów. No, skin nie jest zbyt tani, ale powiem wam szczerze, że jest to skin całkiem spoko. Bardzo mi się podoba, chociaż chyba bardziej podoba mi się popcornowy Rico, ale decyzja, tak jak mówiłem, należy do Oti. Okej, uwaga, kładziemy dropsa po prawej stronie, kładziemy dropsa po lewej stronie. Czy one są w tym momencie równo? Wydaje mi się, że chyba tak. No i pytanie, co Oti wybierze? Czy znowu pójdzie w prawo, czy może w końcu zdecyduje się na skina po lewej? No już możesz, Oti, dawaj. Uwaga, co Oti weźmie? Kurde, znowu tego, nie! Oti... Nie, już myślałem, że wzięła. Stop, 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 stop. No i pięknie, nie zdążyłem, ale pierwszy drops był po prawej stronie. Oti, ja nie wiem dlaczego, ale wszystkie skiny, które wybrałaś, były dzisiaj po prawej stronie.
No ale cóż, moi drodzy, to jest pies. Nie mamy wpływu na jego decyzję. Kupujemy w takim razie wyścigowca Broka. A ja póki co, jak widzicie, kupiłem już wyścigowca Broka. Tak ten skin się prezentuje. Powiem wam szczerze, że naprawdę robi wrażenie. Jest to jeden z ładniejszych, nowszych skinów, które zostały dodane, także fajnie, że go mamy. Moglibyśmy, słuchajcie, ulepszyć Broka na poziom 8. Dobra, ulepszymy, co tam, 800 monet poszło. Teraz, moi drodzy, czas tego skina przetestować w trybie starcie solo. Okej, jak widzicie, jestem już na mapie w trybie starcie solo i sprawdźmy, jak ten skin wygląda. Wow! Zwróćcie uwagę, jak fajnie wyglądają rakiety, którymi strzela ten wyścigowy Brok. Powiem wam szczerze, że skin mi się podoba. Z tyłu mamy wyrzutni, na wyrzutni kółka, których wcześniej nie widziałem, także spoko. No ale niestety ten skin, słuchajcie, nie jest chyba zbyt dobrym skinem na tą mapę. Podejrzewam, że może być problem, żeby zdobyć te jakiekolwiek flagi, bo to jak ten skin wygląda, to jedno, ale to jak się nim gra, to drugie. Nie no, żartuję, oczywiście nie ma znaczenia, słuchajcie, skiny nie mają znaczenia, jeśli chodzi o grę. Liczy się tylko i wyłącznie skin, którego... O, dobra. Chciałem powiedzieć, brakuje, ale jednak udało się tego buta dobić. Tam mamy Broka, który również dostał ładnie. On teraz będzie lekko przestraszony. Nie wiem, co on będzie próbował zrobić. Czy on będzie chciał tą skrzynkę zgarnąć? Pewnie by chciał, tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj mamy Karla gdzieś tam w krzaczkach. Dobra, nie, El Primo, sorry. Myślałem, że to Karla, to jest El Primo. Udało się go jeszcze stąd wygonić. Dobra, i teraz mamy na dole Broka. Tego Broka fajnie byłoby jeszcze przycisnąć, chociaż oj, teraz jestem w tarapatach. Muszę szybko uciekać, żeby życie mi się zregenerowało. Dobra, w międzyczasie poszedłem trochę do El Primo. No i udało się, słuchajcie, schować. Nie będzie łatwo. Na pewno nie będzie, słuchajcie, łatwo. Tam po lewej stronie jest Daryl, który gdyby do mnie dobiegł, to no tak naprawdę nie mam z nim szans, ale zobaczymy, co zrobi. Daryl ciągle siedzi, słuchajcie, po lewej stronie, on wie, że ja tu jestem prawdopodobnie i będzie chciał mi coś zrobić, a ja tam użyłem ulta na niego, dobra, dzięki temu będę mógł sobie chyba spokojnie uciec, chociaż jak widzicie, Daryl do mnie dobiegł, no i niestety niewiele zabrakło, żeby go pokonać. Bardzo słaba postać na mapę, która dzisiaj aktualnie jest, więc no przez to gra się ciężko, ale plus jeden pucharek. Tak czy inaczej, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku 3 nowe skiny kupione. Oti decydowała o tym, jakie skiny miałem kupić, te skiny kupiłem, przetestowałem i chyba najbardziej szczęśliwym była letnia Jessie. Potem był wyścigowiec Brock, bo dostałem też tutaj dodatnią puszkę. No a niestety najbardziej pechowy był jaskiniowiec Frank. Tak czy inaczej, moi drodzy, bardzo dziękujemy za to, że wytrwaliście do końca. Jeśli jeszcze tutaj jesteście, to strzelcie koniecznie suba, zostawcie łapkę w górę i napiszcie na dole byle jaki komentarz, bo wtedy macie szansę na wygranie megaboxa w kolejnym odcinku. A jeśli chcielibyście kolejny odcinek, w którym to mój pies, a nie pies mojej dziewczyny, zdecyduje o tym, co będę kupował w Brawl Stars, to bijcie pod tym filmem 15 000 lajków. Ja póki co się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za uwagę, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia.